Cześć, siemano, witam wszystkich tutaj Lejto. Dzisiaj mam dla Was filmik odnośnie najnowszej aktualizacji zatytułowanej 19.10 do Fortnite'a. Normalnie nie robię tego typu filmików z aktualizacjami do Forta, ale że ta aktualizacja dużo fajnych rzeczy nowych wprowadza, no to postanowiłem, że troszeczkę Wam to przybliżę, bo może nie wszyscy to czytają patch note'y, nie wszyscy może też grają regularnie, a może dzięki takiej informacji, dzięki takim aktualizacjom zechcecie wrócić do gry. W każdym razie, zaczynając od samego początku, zanim powiem o wszystkich zmianach, no to pamiętajcie, że wchodząc do sklepu, zamawiając coś, kupując coś w sklepie Fortnite, możecie mnie wesprzeć, używając mojego kodu twórcy. Wchodzicie tutaj, wpisujecie lejto.pl, to jest mój kod twórcy i dzięki temu wspieracie mnie, kupując jakiegokolwiek sobie skina czy po prostu jakąkolwiek rzecz tutaj w sklepie Fortnite'a. A więc tak, aktualizacja 19.10, duża aktualizacja, między innymi, ponieważ wraca Tilted Towers, takie jest, wykrzywione wieże, czyli miejscówka, miasto, przez niektórych uwielbiane, przez innych strasznie znienawidzone miejsce, gdzie dosłownie, szczególnie na początku, teraz w pierwszych pewnie dniach, tygodniach, 3/4 serwera, 3/4 każdej gierki będzie tam lądować, będzie tam leciało. Naprawdę dużo pomieszczeń, dużo budynków, dużo jakichś wieżyczek, jest się gdzie schować, pełno ludzi tam dropi, a do tego jeżeli jeszcze dołączymy budowanie, to jest tam strasznie gęsto, więc najczęściej dużo szczęścia i możecie wyjść stamtąd z paroma killami, jak nie nawet kilkunastoma killami, albo po prostu, jeżeli nie macie szczęścia, no to wasza gra skończy się po minucie albo dwóch, tak jak ja to za najczęściej, jak ja to mam najczęściej w zwyczaju robić, niestety. Szczerze mówiąc, troszeczkę ja osobiście nie lubię tej miejscówki, ale mam nadzieję, że dropienie tam za jakiś czas się uspokoi, ponieważ teraz wszyscy tam dropią i albo tam dropisz i masz szczęście, i jesteś dobry i rozwalasz dużo osób i sobie wychodzisz z tego miasta na dalszą część mapy, albo po prostu tak jak ja giniesz po chwili. Druga opcja jest taka, że lądujesz sobie gdziekolwiek indziej na mapie i aktualnie się nudzisz po prostu, bo jest mało osób w innych rejonach mapy. Początek samego tego chapteru trzeciego bardzo mi się podobał, bo nie było takiej stricte jednej miejscówki, gdzie wszyscy by dropili, a zawsze było takim czymś Tilted Towers. No i teraz to troszeczkę wróciło, mam nadzieję, że to się uspokoi i nie będzie trzeba tam lecieć, a jeżeli nie polecimy na to wielkie zgrupowanie, no to nie będzie nudy na mapie. Także tak to wygląda, troszeczkę zostało zmienione oczywiście Tilted Towers, ale bez jakichś większych zmian. Tu i ówdzie jakieś tam, wiecie, kosmetyczne zmiany, troszeczkę może budynek się jeden czy dwa zmieniły, jakieś tam mebelki czy coś, ale co do zasady mniej więcej wygląda to tak samo. Druga ważna zmiana to klombo, czyli dinozaury. Jeden rodzaj dinozaurów. One, nie wiem, czy są stałe lokacje tych dinozaurów, czy się po prostu losowo pojawiają na mapie, ale kilka takich stworków jest, czyli duże dinozaury. Na ten moment nie da się ich zabić, nawet się, z tego co pamiętam, nie wyświetla życie, kiedy do nich strzelamy. Mogą się zrage'ować na was, jeżeli zaczniecie strzelać i naprawdę robią duży damage, strzelają jakąś tam trucizną czy lawą i tak dalej. Mogą też taranować, biegając na nas, ale same z siebie nie atakują. Są przyjazne, chodzą sobie powoli po mapie, możecie nakarmić je praktycznie wszystkim, wyrzucając przedmioty przed ich twarz, przed twarz tych dinozaurów klombo, ale jeżeli użyjecie specjalnych nowych też klombo owoców, klombo berries, takie niebieskie owocki, które można z ziemi właśnie nieopodal tych zazwyczaj dinozaurów zerwać, jeżeli nakarmicie dinozaury tymi owockami, no to wypadnie wam w zamian item. Jeżeli dinozaur zje owoc, to odda wam w zamian jakiś itemek, także fajna sprawa, fajna wymiana. Ponadto możecie wejść też na jego głowę i na czubku głowy ma taki jakby, powiedzmy, gejzer, na którym staniecie i po chwili was mega wysoko wyrzuca, tak jakbyście z jakiejś wyskoczni czy tam trampoliny sobie wyskoczyli i normalnie możecie otworzyć ponownie spadochron i sobie lecieć w jakąś inną miejscówkę. Co ciekawe, nie dostajecie damage'u, tak jak to na przykład jest przy bujaniu się na pajęczynach Spidermana. Jeżeli klombo was wyrzuci
tym gejzerem do góry, no to spadniecie na ziemię, to damage'u też nie dostajecie, także bardzo fajna sprawa. Dostosowany granatnik powraca do gry, tak jest, wraca granatnik, bardzo fajna broń, tylko został troszeczkę ulepszony, zmieniony i według wielu opinii jest lepszy, działa lepiej, ponieważ praktycznie od razu po pierwszym uderzeniu, na przykład w ziemię czy w jakiś element, praktycznie od razu wybucha, nie jest to coś takiego, że gdzieś wrzucimy granat, odbija się tam 5-6 razy czy coś w jakimś boksie, w jakimś pokoiku i dopiero wybucha, naprawdę jedna styczność ze ścianą, z ziemią, cokolwiek i od razu granat wybucha, także naprawdę fajna sprawa i jest celniejszy niż to było kiedyś, także granatnik na plus, powrót granatnika. Oprócz tego małe nerfy, małe buffy, jeżeli chodzi o bronię, chociażby pistolet maszynowy dostał nerfa, z tego co wiem, w damage'u. MK7 tak samo dostało nerfa, szczególnie w robieniu damage'u w budynki, w budowle, no i strzelba automatyczna ma przyspieszone ładowanie oraz ta broń Ranger Rifle czy coś takiego, ten wiecie, taki AK, jakby AK-47, coś w tym stylu, to jest bardziej celne i zadaje troszeczkę więcej damage'u, więc naprawdę teraz opłaca się go brać i testować ponad to MK7, czyli nowy karabin z celownikiem, także tu już wedle preferencji, ale na pewno jeszcze bardziej to Range Rifle ala AK-47 opłaca się aktualnie brać. No i z takich większych w sumie aktualizacji to tyle. Wyciekło też wiele skinów, jakieś następne kolaboracje związane ze Spider-Manem, Green Goblin, Hawkeye z Marvela i tak dalej. Ale to w przyszłości na pewno więcej na ten temat informacji dostaniemy. To by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Zostawcie lajka, jeżeli Wam się podobało i dajcie znać, czy podoba Wam się zmiana, że powróciło Tilted Towers, czy niekoniecznie, tak jak ja, macie troszeczkę z tą miejscówką problemy. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się i do następnego filmiku. Na razie, cześć!